Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić werdykt jury konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Jury w składzie doktor habilitowany Piotr Dobrowolski, profesor doktor habilitowany Jarosław Komorowski, przewodniczący, doktor habilitowana Wanda Świątkowska. Po lekturze 28 prac magisterskich nadesłanych na konkurs i obradach przeprowadzonych 7 marca 2022 roku przyznało następujące nagrody. Nagrodę główną imienia Ewy Guderian-Czaplińskiej w wysokości 3000 zł pani Wiktorii Tabak za pracę Agresywny humanizm, analiza wybranych strategii Centrum Politycznego Piękna, napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Grzegorza Niziołka. Drugą nagrodę w wysokości 2000 zł panu Krzysztofowi Knurkowi za pracę Postdramatyczna adaptacja powieści Williama Faulknera Wściekłość i wrzask jako przykład projektowania procesu dramaturgicznego napisaną w Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie pod kierunkiem doktora habilitowanego Piotra Gruszczyńskiego. Trzecią nagrodę w wysokości 1500 zł pani Agacie Kędzi za pracę Trudna sztuka dorastania, wydarzenia performatywne dla nastoletniej publiczności, napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesor Małgorzaty Sugiery. Wyróżnienie w wysokości 1000 zł pani Ricie Miller za pracę Pokolenie Le Madame, nienormatywne społeczności i sztuka queerowa na początku lat 2000, napisaną pod kierunkiem dr Doroty Sosnowskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jury przyznało także dwie nagrody specjalne. Nagrodę specjalną imienia Sławomira Świątka w wysokości 2000 zł za najlepszą pracę z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu panu Maciejowi Guzemu za pracę Obiekty w ruchu, ontologia przedmiotu w choreografiach Aleksandry Borys i Izy Szostak, napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesor doktor habilitowanej Katarzyny Fazan. Nagrodę specjalną imienia Jerzego Gota w wysokości 2000 zł za najlepszą pracę z zakresu historii teatru polskiego pani Katarzynie Szewczyk za pracę Muzyczne sny o narodowej przeszłości. Stylowość i muzyka w inscenizacji dramatów historycznych w Krakowie w latach 1905-1913, napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem doktor habilitowanej Doroty Jarząbek-Wasyl.